Witam Was serdecznie. Ogólnie rzecz biorąc, notariusz ma się pojawić dużo wcześniej, jednak liczyłem, że nie będę musiał mówić całkowitej prawdy, jaka była przez ten okres, kiedy byłem w Poznaniu. Liczyłem na to, że Pan Prezes wywiąże się z umowy. Mimo wszystko, wszyscy mówili mi, że mam sobie spokój, że dawno powinna być już sprawa w sądzie i temat powinien być zamknięty. Ja dalej wierzyłem, ufałem i czekałem grzecznie. Od 2018 roku ciągły się moje zobowiązania, które do dzisiaj nie są zapłacone. Dlaczego to nagrywam? Dlatego, że naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś inny był w mojej sytuacji, bo naprawdę obietnice i to, co, jak to wyglądało w ogóle, to jest dramat. Tego po prostu nie da się opisać do końca, więc trochę dowodów na to wszystko mam też. Dlatego nagrywam wideo, a nie jest to wywiad. Może zacznę od tego, że kiedy przyszedłem do klubu, to 2017 rok był dla mnie rokiem takim, trochę zdziwiony byłem, bo wszystko było dobrze, płatności były na bieżąco, nawet Pan Prezes do mnie dzwonił: Max, wystaw fakturę, bo pieniądze na Ciebie czekają. Ale to był tylko 2017 rok taki. Dlatego podejrzewam, że 2018 rok był moim najlepszym sezonem w życiu, ponieważ miałem płatności, wszystko na bieżąco, w miarę uregulowane, więc mogłem się w miarę dobrze przygotować do sezonu. Co do tego, jak klub był prowadzony, no to na początku byłem z prezesem bardzo dobrze zżyty, można powiedzieć, że traktowałem go jak przyjaciela, ponieważ mogliśmy porozmawiać o wszystkim i gdzieś tam jakieś tam były. Był mi pomocny i ja też starałem się pomóc klubowi. Zresztą to było widoczne na każdym kroku. Pozyskanie Marka Lutowicza na przykład do Poznania, gdzie prezes stwierdził, że nie ma szans na to, żeby jeździł Marek w Poznaniu, ponieważ prezes z nim rozmawiał. To ja stanąłem na wysokości zadania i po 30 paru minutach rozmowy telefonicznej i spotkaniu z Markiem udało się parafować kontrakt w Poznaniu. Jakiegoś wielkiego nawet dziękuję chyba za to nie usłyszałem. No ale cóż, ważne, że Marek pojeździł, pokazał się i coś tam mógł osiągnąć, choć i tak Marek do dzisiaj też nie jest rozliczony do końca. Więc aktualizując Marka Lutowicza, to Marek Lutowicz jeszcze ma nie rozliczone lub błędnie rozliczone, bo jak to Marek powiedział, prezes wyliczył inaczej niż Marek. To jest kwota około 3000 zł i myślę, że Marek dobrze liczy, więc pewnie jest tak, jak mówi Marek. Co do zaległości klubu do wypożyczonego sprzętu przez pana Zygmunta Mikołajczyka, a jak dobrze wiemy, że ten sprzęt był mój, bo Marek jeździł na moich motocyklach, tylko umowa była spisana z panem Zygmuntem, ponieważ no, ze mną nie mogłaby za bardzo. Z tego co wiem, na pewno nie jest rozliczony mój sponsor, czyli osoba, która użyczyła motocykle Markowi Lutowiczowi do jazdy, bo taka była umowa z klubem. Dokładnie na potwierdzenie tego zaraz znajdę maila, którym jest ten zapis, ponieważ no, ciężko było mi się przygotować, dużo tego materiału mam i na mailu i na telefonie, chociaż na telefonie trochę rzeczy mi uciekło, ponieważ robiła mi się aktualizacja oprogramowania i parę zapisów uciekło. Także no, jeżeli chodzi o to, co było Marka, no to już mamy temat. Marek Lutowicz, 2018. No, internet trochę kuleje, ale dobra, się to wczyta. Mamy tak. Prezes Marek Lutowicz. Najważniejszy zapis. To mamy. Klub wypożyczy zawodnikowi motocykle do jazdy na żużlu. Rozliczenie nastąpi z Zygmunt Mikołajczyk, właścicielem firmy Amit. Do dzisiaj to nie zostało rozliczone, a to były 2 lata, także nie mówię, że nie w całości.
naprawdę kwota, która jest z niego zliczona za motocykl, który użytkował Marek Lutowicz, za który klub zobowiązał się pokryć koszty zgodnie z zapisem umowy. To jest kwota, no zaokrąglimy to równie do równych 20 tysięcy złotych, czyli dochodzi nam kolejne 20 tysięcy złotych. Ja wiem, że zaległości są także do innych zawodników, to tam niech oni się wypowiadają sami, ponieważ nie udało mi się spotkać z nimi i nagrać tego razem z nimi, a była taka chęć. Na przykład też jest temat taki, że nie wiem, czy wiecie, ale w 2018 roku mieliśmy adepta, który podpisał umowę z klubem jako adept żużlowy i co najlepsze, nigdy nie wsiadł na motocykl żużlowy, ponieważ tego motocykla żużlowego nie było. No tak, jeżeli chodzi o Piotra, to nie wsiadł ani razu. Nawet był na kilku treningach, zwolnił się z pracy i nie było mu dane jechać. Także i to nie jeden raz był na tym treningu. Także szkółka nie wystartowała, ale adepta mieliśmy. Co dalej? Z takich rzeczy jeszcze organizacyjnych klubu to mamy tak, Luta i adept, ok. Mieliśmy też drugiego adepta, który sam sobie kupił sprzęt i wyjechał chyba z 3 razy na tor. Ciekawe, czy dlaczego tego sprzętu do dnia dzisiejszego w Poznaniu nie było. Dobra, jedźmy trochę do bardziej aktualnych spraw i rzeczy, które mam tutaj wypisane, to tak, no w pewnym momencie po sezonie 2018 zaległość do mojej osoby była gdzieś na poziomie 30 paru tysięcy, dokładnie 36, i od tego czasu zaczęły się kłopoty. Ja nieraz kontaktowałem się z prezesem, ale to za chwilę wam pokażę. Wiadomości SMS i połączenia nieodebrane. Podpisaliśmy porozumienie. To porozumienie gdzieś tutaj powinienem mieć na wierzchu. Nie, to już jest drugie porozumienie. Jakże było nieporozumieniem porozumienie. Dobra, tutaj też tego nie znajdę. Tak na szybko, najszybciej będzie, jak wejdę na pocztę przez telefon. I chodzi o to, że cały czas byłem zwlekany, cały czas to było, później dostawałem po 1000 zł, po 2, co czasami było nawet gdzieś tam 5, ale to było sporadyczne jakieś tam transze. Ogólnie sezon 2018 był bardzo, bardzo późno opłacany. I po sezonie gdzieś tu mam 11 październik, listopad, to jest koniec sezonu, tak? Czyli 11 październik do końca listopada trzeba wywiązać się z płatności. I teraz dodam tylko jeszcze jedną ważną rzecz, że jest coś takiego jak płatności, które są narzucone przez Polski Związek Motorowy, czyli kontrakt musi być maksymalnie na taką kwotę. I tak naprawdę żaden z zawodników w drugiej lidze nie jest w stanie pojechać na te maksymalne narzucone warunki, które klub może zapłacić. To są wymogi licencyjne, czyli klub maksymalnie może tyle zapłacić i klub z tego jest rozliczany, z tych płatności. Oprócz tego są dodatkowe umowy z klubami, ze sponsorami, którzy pokrywają koszty zawodnika, które tak naprawdę musi ponieść w sezonie, żeby zarobić, żeby zamortyzować sprzęt. I to nie jest brane pod uwagę, czyli jeżeli zawodnik ma, klub ma zobowiązania w stosunku do zawodnika, te pozakontraktowe,
Dlatego PZMOT nie interesuje i klub dostaje licencję, dlatego też wielu ludzi może być zdziwiony, że zawodnicy mówią, że nie są wypłaceni do końca, a mimo to dostają licencję i jadą dalej. Jadą dalej, bo klub wywiązuje się z tych płatności, czyli tam było w drugiej lidze 500 zł, później zostało to podniesione do 800 zł za punkt i 20 tysięcy maksymalnie za podpis pod kontraktem. Gdzie ja powiem szczerze, nigdy jakichś takich większych pieniędzy nie dostałem w całej swojej karierze, dlatego pewnie jestem dzisiaj już na końcu tej mojej kariery, czyli zakończyłem ją. Bo nigdy jakichś tam większych pieniędzy nie dostałem za podpis, zawsze jeździłem za jakieś mniejsze pieniądze, bo chodziło mi o to, żeby się pokazać, a jednak bez tych pieniędzy nie szło. Mieliśmy wrócić do tego 11 października, listopad. Mamy... Nie mam, jest gdzieś podpis prezesa? Nie, to jest tylko wyliczenie prezesa, ale prezesa pismo, że do wypłaty zostało. Nie wiem, jak to będzie widać, no ale wróćmy, znajdźmy jakieś pismo z tych ważniejszych, które są z pieczątkami, z podpisami, bo żeby mi ktoś nie zarzucił, że sam coś napisałem. Także zobowiązania cały czas ciążyły na klubie po 2018 roku, i to mieliśmy znaleźć. Data. Nie wiem, jak to widać tak naprawdę, bo i tu mamy jednocześnie klub zobowiązuje się do rozliczenia z zawodnikiem z kwoty. ...20 960 zł, najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku. 15 grudnia i to jest pismo z 13 listopada, bo do 15 chyba listopada trzeba było podpisać nowy kontrakt, czyli dwa dni przed tym, dokładnie to było tak, że już był okres transferowy, ze mną nikt się nie kontaktował. Pan prezes do mnie nie dzwonił, okienko transferowe mijało, zostały 3 dni, czy tam 2, do końca zamknięcia okienka, więc napisałem do pana prezesa SMS-a o treści, przypomnę, że to był 2019 rok, tak, listopad 2019, czyli temat w miarę świeży, nie jest to chronologicznie, no bo nie dałem rady tego ogarnąć, ale zaraz znajdę tam tego SMS-a i to nie to, dużo tego jest po prostu i nie jest to dla mnie łatwe, po prostu jest to 4 grudnia, to jeszcze ciekawszy SMS. O, już wiem, dlaczego nie mogłem tego znaleźć w SMS-ach, bo to nie było w SMS-ach, tylko było na Messengerze. Chciałem zobaczyć, czy pan prezes to w ogóle odczyta. Więc, uwajcie, słuchajcie hita. To było 13 listopada, ja wam to przeczytam, bo to słabo widać. 13 listopada. Ja wysłałem do pana prezesa wiadomość na Messengerze. To jest odbicie lustrzane. Wiadomość, ja wam przeczytam. Ups. Właśnie wysłałem lajka do tego, no ale cóż. Dobra, prezes będzie widział, że tutaj właśnie do tej wiadomości wrócię. Więc tak, czytam. Drodzy kibice, to jest 13 listopada, godzina 11.47. Wysłałem to do prezesa, gdzie do 15 listopada trzeba było podpisać kontrakt. Drodzy kibice PSŻ, do jutra ostatni dzień na kontraktowanie zawodników. Z informacji medialnych mamy 3 zawodników. Ja zdeklarowałem chęć startu w Poznaniu.
pod warunkiem rozliczenia się za sezon 2019 niestety kontakt z prezesem się urwał. Nie odbiera telefonów, nie odpisuje na wiadomości. Podobnie mają inni zawodnicy, którzy też czekają na rozliczenie. Oraz trener. Nie zastanawia was, dlaczego nie ma już nikogo z zespołu 2019? Ocencie sami. Liczę na pomoc kibiców. Przydałaby się taczka. Jako kapitan czuję się odpowiedzialny za drużynę oraz kontakt z kibicami, dlatego uważam, że należy wam się informacja. Ze sportowym pozdrowieniem, wierny kapitan PSZ Poznań Marcel Kajzer. Za 15 minut puszczam to w internet, po tym uruchomię następne kroki. Czekam na kontakt. Za 3 minuty był telefon. Za 3 minuty był telefon. I właśnie dostałem kontrakt, dostałem na piśmie to, jaka jest dalsza zaległość w stosunku do mojej osoby. I no tak, proszę bardzo. Godzina 13 listopada, godzina 19. Na maila dostałem kontrakt z ustaleniami, no i go podpisałem i wysłałem panu prezesowi zdjęcia. Tak działa klub. Tak działał klub. 13 listopada. Do 15 listopada trzeba podpisać kontrakty. 13 listopada, gdy nie napisał tego SMS-a, ciekawe, czy w ogóle by się ktoś do mnie odezwał. Może 15 by do mnie napisali, żebym nie zdążył nic zmienić w tym kontrakcie, żebym nie zdążył się upomnieć o swoje. Dobra, ale podpisany kontrakt, papier jest, prezes załatwił temat, pieniądze miałem dostać, żeby nie skłamać. Kontrakt miałem podpisać, tak, i pieniądze miałem dostać chyba do końca roku, do końca roku, czyli do grudnia 2000. Nie, przecież to było napisane. Pokazywałem wam, czyli do kiedy to nam miało być? No dobra, no powiedziałem, na pewno powiedziałem w tym filmie, do kiedy to tam było. I jak myślicie, nie dostałem ani złotówki. Dopiero gdzieś tam w 2020 roku dostałem jakieś tam małe pieniądze. I teraz, żebyśmy dalej szli, to mamy to jest aktualny temat, najaktualniejszy, ostatnie tematy. Okej, to jeszcze może tak. 2020 rok. Nie, cofnijmy się jeszcze do 2019. 2019 rok. Bo to przecież w 2019 mieliśmy wejść do playoffów, tak? Jechaliśmy z Bydgoszczy. Ja wam powiem tak, ja ogólnie mam takie zaniki pamięci, może do tego, że nie chcę tego pamiętać, że to wszystko, co mnie spotkało, było takie przykre i ja po prostu gdzieś to tam wymazałem ze swojej głowy. Dlatego trochę tak się motam, ale do sedna. Przed playoffami, bo ja już wtedy pamiętam w 2019, tak, w 2019 już nie jeździłem, bo mieliśmy mały konflikt z panem trenerem i wyszło jak wyszło, powiedzieliśmy sobie parę słów, ale dobra, temat w ogóle inny, nie chcę go poruszać. I ja już nie jeździłem w tym sezonie i wtedy co mieliśmy jechać playoffy, to klub zalegał zawodnikom pieniądze i była awantura, chłopaki chcieli się zbojkotować i nie chcieli jechać w playoffach w ogóle, to o tym słyszeliście na pewno, to nie jest plotka, to jest prawda. Pojawił się ktoś, kto wyłożył pieniądze na to, żeby chłopakom zapłacić i słuchajcie, co najlepsze. Najlepsze w tym wszystkim było to, że mojej osoby na tej liście jako zobowiązania w ogóle nie było. W ogóle pan prezes nie podał mojego zobowiązania klubu w stosunku do mojej osoby, w ogóle nie podał na tym zestawieniu. Gdzie wtedy już mogłem być jakby to powiedzieć spłacony, no ale pan prezes stwierdził, że Marcel poczeka, przecież po co mówić, że zalegamy, mój tak nie jedzie w tym sezonie out, więc po co wydawać na niego pieniądze. I to mnie zabolało strasznie, że nie było mnie na tej liście. Mało tego, teraz powiem coś, co nie wie prawie nikt, wiedzą tylko najbliższe mi osoby z mojego grona, bo sytuacja miała miejsce. Sytuacja wyglądała tak, że no nie ma co oszukiwać, trzeba mówić prawdę i szczerze. No mój tata gdzieś tam jakieś miał zobowiązania w swoim życiu, jakieś kłopoty finansowe, długi i tak dalej. Zresztą ja też. I dostaliśmy komornika i wszedł komornik na nasz dom, na nasze mieszkanie. I miała być licytacja tego mieszkania,
Ja wtedy miałem zarobione pieniądze, które wystarczały na pokrycie tego zobowiązania. To była kwota około tam 40 tysięcy. I pan prezes obowiązał się, że mi te pieniądze da. Dałem prezesowi pisma komornicze, w których było to udokumentowane, że taka jest zaległość, że będzie był operat, który wycenia tamtą wartość tego mieszkania, tego domu. I ja to wszystko prezesowi dałem, żeby wiedział, że nie blefuję, że to wszystko jest poważna sprawa. I jak myślicie, tych pieniędzy nie dostałem i moje mieszkanie, mój dom rodzinny, w którym wychowałem się od 6 roku życia, czyli odkąd wsiadłem pierwszy raz w życiu na motocykl, gdzie na podwórku zaczynałem moje poczynania, przepadł. Tak. Za śmieszne pieniądze przepadł. I można powiedzieć, pan prezes może powiedzieć, że to nie wina pana prezesa, że mój tata miał jakieś tam długi i była licytacja tego. Tak, ale wina tego, że ja straciłem ten dom i ja to mogę powiedzieć otwarcie, jest wina pana prezesa Arkadiusza Ładzińskiego, bo nie zapłacił mi pieniędzy, które mi się należały, które wywalczyłem na torze. Straciłem coś, co było dla mnie... Rozumiecie, no. Od dziecka, odkąd sięgam pamięcią, czyli jak miałem 6 lat, bo wcześniej to tak trochę słabo z pamięcią, zresztą do teraz, gdzie mieszkałem, straciłem to mieszkanie. I nie wybaczę tego i dlatego dawno powinienem to powiedzieć. Dziękuję panie prezesie, że straciłem moje mieszkanie. To mamy jeszcze ten temat. Dobra, no to co? Lecimy z tematami aktualnymi. Z tematów aktualnych, no to myśmy tutaj to, tu jest pełno SMS-ów. No dobra, pokażę wam na przykład, jak wyglądał kontakt z panem prezesem, bo wiecie co? Chodzi o to, że to nie jest poukładane chronologicznie. I te moje zrzuty ekranu, które zrobiłem z SMS-ów, są pogubione. Ale pokażmy chociaż część, żeby było wiadomo, jak to wyglądało. Ała. Mail wysłany ode mnie do pana Arkadiusza Ładzińskiego związku. W związku z wielokrotnym brakiem kontaktu drogą telefoniczną przekazuję informację, że nasz spór będzie musiał być rozwiązany drogą sądową. Jednak kaucja w naszej sprawie wynosi 4600 zł, którą dodatkowo zostanie obciążony klub po przegraniu sprawy. Chcę uniknąć tego i proszę o pilny kontakt w celu porozumienia. W przypadku braku kontaktu do poniedziałku, to jest 16.11, wnoszę sprawę do sądu. Wniesienie sprawy również poinformuje media o zakończeniu kariery, przyczynach i przebiegu mojej kariery w ostatnich latach, podając istotne wydarzenia z poważaniem. I oczywiście po tym mailu prezes się odezwał. No bo jakby mogło być inaczej. To już było chyba drugie wezwanie. Wcześniej mój adwokat wysłał wezwanie. To do zapłaty. No i też prezes oczywiście się odezwał po tym wezwaniu. Czyli zawsze akcja, reakcja była na ostre. Akcja była ostra, znaczy była reakcja, nie? Na proste pytania, odpowiedzi za chwilę wam pokażę. Była cisza. Zawsze byłem na wezwanie pana prezesa, znaczy się wezwanie na jakieś tam wyjazdy czy coś, na przykład nagle przypomniało mu się, że mam iść gdzieś tam do wojska, no to mimo że nie mogłem, to postarałem się i byłem. Opóźnienia tam w płatnościach na odbiór silnika, że potrzebuje 10 tysięcy wpłaty, taka była zaliczka na odbiór silnika od pana Ryszarda Kowalskiego, faktura pokazana, wystawiona przez pana Ryszarda. Pan Ryszard poczekał oczywiście za tymi pieniędzmi, dziękuję mu bardzo za to, no ale okej. Do dzisiaj tak naprawdę do końca prezes się nie wywiązał z płatności, zapłacił tylko część. I teraz może ja to sobie trochę to obrócę i zróbmy to tak, że... O kurde, mnie lekko.
Proszę załatw prezes, bo nie mam spokoju. To chodziło o ten silnik. Hej.